Dzień dobry, kochani widzowie. Jest piątek, a skoro piątek, no to dużo roboty. Więc ja zmykam zaraz do banku. No bo piątek, a potem sobota, niedziela, poniedziałek, koniec miesiąca i sprawy. No a wiecie, w banku to koniec miesiąca się liczy, co nie? No ci, co wiedzą, to wiedzą. Ja wiem. Dobra, pranie zrobione, zobaczcie. Nie próżnowaliśmy. Tutaj też wisi. I tu. O, i dla hejterów teraz coś mam. Tak. No, szanszank jej wieszała. Ta malutka dziewczynka wieszała pranie. Tak. Ona. No, to piszcie teraz. A ja lecę do banku, bo już zostało mi niewiele czasu. A po drodze jeszcze muszę zobaczyć restaurację i jeszcze muszę zobaczyć kebaba. No i uzupełnić oczywiście zapasy. Bo piątek, a potem weekend, a jak nie będzie zapasów zrobionych, to co będziemy sprzedawać, co będziemy gotować? Sam ryż. No, dziękuję za wczorajsze komentarze, było fajnie. No i ta brama trzeszcząca, co nie? No ale przynajmniej słychać, jak ktoś wchodzi. No, a propos komentarzy, to się pojawił wczoraj taki gagatek, którego żeście mi pomagali tam tego pałować trochę. No bo chyba zabłądził, nie, źle wybrał kanał. No, no dziękuję wam serdecznie. I film się fajnie rozszedł i się rozchodzi. No nie spodziewałem się, bo taki w sumie z niczego powstał. Nie mieliśmy za dużo tego. Nie było tematyki żadnej. A jednak coś tam się nagrało. No to kupowaliśmy tą klimatyzację, to było o tym. No jak Szanszang szła sama do szkoły. Sama. Taka smutna. Taka. Moim zdaniem to ona taka, zresztą Daniel to samo godzinę później. One takie przymulone rano są, takie jeszcze półśpiące i idą. No Szanszang ma do szkoły blisko, to idzie sama. No co? A co miałem ją nieść? No, sama idzie, ma dwie nogi, ma 11 lat, no idzie. Szkoła jest niedaleko. Ja chodziłem do szkoły 7 km. To było w Lubelskim, powiem wam teraz, o. Chodziłem do pierwszej klasy, czyli miałem wtedy mniej lat niż Szanszang. Przez las chodziłem z wioski i nie było tam szkoły. Szkoła była dopiero w dwie wioski dalej. No to się szło na piechotę. Jak się udało, to Bonanza jechała. Jak kojarzycie, Bonanza, taki star, no to, na to mówiliśmy Bonanza. I ten, i jak się załapało, człowiek się załapał, to załapał, ale nie zawsze jechała. Czasem było dużo śniegu i człowiek szedł przez ten las, scykany taki miałem, zawsze miałem takiego stracha. No bo tak, no bo ciemno, tam jeszcze taka figurka Maryjki była i tam te opowieści, że tam ona się tam pojawia, że duchy, no, cuda. Takie małe dziecko, jak ja, 7 lat miałem, zasuwałem, 7 kilometrów miałem do szkoły, 7, no. A ona tutaj ma, nie wiem, 400 metrów. No, to tak jest. Ale widzę, że się świat zmienia. No, dzieci się teraz do szkoły nosi. Ale ja nie będę nosił, bo potem będzie trzeba je nosić do końca życia. No. Zajmują się same sobą, są duże. A, no i ja zapomniałem wam powiedzieć. Ktoś, kto z Lubelskiego jest, nie wiem jakie to teraz województwo, ale to kiedyś było Lubelskie, tam gdzie chodziłem do szkoły do pierwszej klasy. Bo potem zostałem po prostu po wakacjach u babci i zostałem na cały rok, bo ja generalnie jestem z Barlinka. No to po roku wróciłem do Barlinka, ale przez ten rok, no to i w polu się robiło latem, dziadkowi się pomagało, batem się nieraz dostało przez plery. A co? A miałem 7 lat. No. I się człowiek nauczył szacunku do życia i do ludzi. To było w miejscowości koło Radzynia Podlaskiego. Jak znacie te okolice, Radzyń Podlaski jest taka miejscowość Białka. No i właśnie tam. A jeszcze z Białki to się trzeba jechać na takie extension, takie zaple, taka druga Białka jakby. Gdzieś tam w polach i lasach. To drogą się jechało na Płudy. To się tak nazywało, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale. No i to było naprawdę daleko od szkoły. Chodziłem. A teraz jeżdżę samochodem. No to jadę do banku. Na razie. No w międzyczasie kupujemy jeszcze, no bo weekend,
to kupujemy jeszcze ten mąkę i olej. A olej już przyszedł. No zaganiany będzie dzień dzisiaj. No ale tak to jest weekend. Na koniec miesiąca w Radku. No. No to zobaczcie sobie, jak ten magazyn w ogóle wygląda. No tam trzymają rzeczy. Mam trochę czasu, to umyję samochód, ten czarny. Ale tu strasznie głośno jest. Na tej myjni już kiedyś byłem. Chyba, nie wiem, z miesiąc temu, może 3 tygodnie temu jest film, bo to jest dosyć fajna myjnia. Teraz też nakręcę parę minut, no bo jak tutaj już siedzę. O, to jest samochód, kochani. To jest samochodzik fajny. Marzenie każdego faceta. O, a jestem na fajnej myjce. Myjka się nazywa Situ C2. Kawę sobie zamówiłem. Zamówiłem sobie kawę, bo będzie trochę czekania. Zobaczcie, fajne miejsce. Dużo dekoracji. Taka fajna poczekalnia jakby. A samochodzik już się myje. Pianeczka, szamponik i już. Będzie elegancko wyglądał. No a tutaj to jest takie miejsce kulturalne dosyć. I zobaczcie, wystrój już. Pod Boże Narodzenie. Już Mikołaje będą sprzedawane. Proszę, Daniel by się tutaj fajnie bawił. O, proszę, rybki. Rybki to są jego ulubione zwierzątka. Najlepiej to, żeby to był rekin. Tak już ten Daniel jest. Zostało mu chyba po kokomelonie. Chodź, synek. Chodź, synek. Hej, baby. No bo ty on nie może się obyć dzień bez dzieci. Szan, chodź tutaj. Chodź, dziecko. Co, światło świeci? Jak tam, Szanszanka, musta tutaj, okieraka? No, zobaczcie, jak się tutaj kochamy fajnie, chyba? Daddy is good? Yes. The best? Yes. Jest. A gdzie Daniel? Chodź do synek. Po polsku rozmawiamy, tak? Pamiętasz, jak się mówiło plastelina? You say? Plastelina. A, Szanszan, you say plastelina? Plastelina. Plastelina. Tata nauczył. Mami, you say plastelina. 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 Co plastelina? Play-Doh. No. Mamy tak. Udało się zainstalować patriota. Patronata. No. Ale już dzwoniła do mnie tutaj. W ogóle to musimy pogadać o tym. Bo ona jest nerwowa dzisiaj. Już, kurczę, ja jestem na myjni, a ona mi dzwoni i już się denerwuje na mnie. A ja jestem na myjni, kochani, a ona sobie nie może poradzić z tym, z instalacją. Ona na mnie jest zła. Dałem jej laptopa normalnie. Przez telefon się nie dało założyć. To przez... Na mnie, angry me. No, a jak dzwoni do mnie, a jeszcze wam powiem, że jak dzwoni do mnie, dzwoniła do mnie, to dzwoni mi tak, że ja sięgam po telefon, finish, koniec. No więc kurwa, nie odbierasz, jak do ciebie dzwonię, ty. Ona ma jakieś dzisiaj znowu ciemne, ciche dni. Szuka zaczepki. Szuka zaczepki, ale... No, ale nie... Ja tam muszę sobie z tym radzić, widzicie, kochani? Cienka sprawa, no. Dobra. No. No, od wczoraj tak ma, nie? Taka wojownicza. Pogadamy później o tym. No i tak zleciał nam dzień, do wieczora. Prawie. Teraz czekam na Lalin. Ona jedzie. Zawiozła dzieciaki na chwilę do domu. To znaczy, nie na chwilę, zawiozła już je do domu. No i wraca do roboty za chwilę. Bo się zbliża kolacja, pora kolacyjna. Nie nagrywałem w dzień. Dzisiaj za dużo. Ale za to może, bo planuję, żeby pogadać z Lalin trochę na wizji. Zobaczymy, czy wyjdzie coś. Ale to na razie pustki w restauracji. Ale to się w każdej chwili może zmienić i będzie zasów. No, najważniejsze, żeby się przygotować. Więc
Więc szefowa jedzie, ale jeszcze nie dojechała. No to czekamy na nią. A przy okazji wam pokażę taki fajny motorek. On jest, widzę, że półautomat, czyli półautomat. I to jest, zobaczcie, jest taka firma spedycyjna, ona od nas zabiera jedzenie. Siedzi tam pan i czeka na zamówienie. Załoga mu tam szykuje jedzenie na dowóz. Ale zobaczcie, żeby oni wytrzymali w cały dzień i to jest nieważne, czy pada, czy świeci słońce, no to tak sobie wymyślili, taki daszek na motorek i sobie w cieniu jeździ. A jak pada, no to na niego tak nie leci. No i o wilku mowa. Przyjechało maleństwo. Zobaczcie, jak ona malutka w tym samochodzie. Jeździ polskim samochodem. Jak tam dzieci? Children in the house? Yeah. You bring laptop? A dzwoniłem przed chwilą, mówiłem, żeby wzięła laptopa. No to spakowała, ale nie wzięła. No, you already make laundry. The water is for tonight. Make laundry. Ready? What's up, Lord Julius? Can I take one? Zobaczcie, kochani, jaki robimy fajny ten chlebek na kebaba turecki. On teraz będzie rósł w tej maszynie. Bardzo szybciutko. Zobacz, tam, te wahan. Okay. Jeden siedzi i mamy ich 8, czyli kroimy na 4, 8 razy 4, 32. 32 kebaby na dzisiaj. No i niech rosną. 3-4 godzinki będą rosły. No to niech sobie chlebek rośnie, a my zmykamy do szoarmy na jakąś kolacyjkę szybką. No, dzisiaj jemy kolację u siebie. Nie chcieliśmy gdzieś wyjść, ale jemy u siebie. Bo chyba lepszą zjemy u siebie. Zobaczcie, szoarmę jemy. I Lalin też ma szoarmę. Tak, Lalin? No, jest fajna. Zapewniam, trochę ostra. Już mi z nosa zaczyna lecieć, ale dobra. Tutaj kola nie pomaga na ostre. Ponoć na ostre najlepsze jest mleko. Mleko. Ono łagodzi ten spices. No, a wieczorem znowu do restauracji. Sami. Już nie ma pomocników. A widzę, że jest family size pizza. Jakaś mała. A Lalin już się wzięła do roboty, czyli ona to będzie robić, a ona robi dobre pizze. No, bo jak ja będę robił, to zabędziecie narzekać. No to ona zrobi i nie będzie wojny. Piec ma gorący, a ja z kolei będę piekł w takim razie, to zobaczcie, te tureckie chlebki na kebab, one już podrosły, czyli są gotowe do pieczenia. No to załączam piec i będziemy piekli. Still baking. This is already ready. To już jest ugotowane, upieczone. To jest do pieczenia. Jeszcze jedno. A godzina już jest późna, prawie 12.
przewrócimy je na drugą stronę. Zobaczcie, jaki ładny chlebek zrobiłem. To jest turecki. On ma kminek, on ma turmeryk. No, super jest. Już sobie stygną te chlebki. Zaraz będę ciął i pakował. No a dzisiaj na kolację grochówka. Proszę, Lalin zrobiła grochówkę. Zrobiła grochówkę i zobaczcie, jaka ta grochóweczka. Taki filipiński groch, to się nazywa mongo. Mongo soup, ale no, konsystencję ma fajną. Ja sobie przelałem do małej miseczki i jemy. I salat, to bala mi. Always my favorite. Zobaczcie, Lalin walczy teraz, bo ustawia nam kup mi kawę, czyli buy me coffee. Lalin. Swift code to jest bank code international. BIC. No właśnie. I tell you, you need to check in RCBC. Nie takie łatwe się okazuje. Nie takie łatwe się okazuje. Ale Swift code to jest international. But account number, ok. No to chyba nie wiem, czy się udało, czy się nie udało. Ale ona mówi, że już zalinkowała tą kawę dla nas. Jakbyście, jak to działa, no to dajcie znać w komentarzu. Możecie też wypróbować, czy to działa. To będę pił jutro kawę ten, no, już waszą. No, dziękujemy wam bardzo, ale nie wiemy, czy to działa. Zobaczymy, bo tam nie ma, nie wiem, czy ona to dobrze powypełniała. Się męczyła trochę. Dziękujemy bardzo, tak? Yeah, dziękuję. No i zapraszamy do współpracy. Welcome to cooperation. Yeah, welcome all to cooperate. Zadowolona. I already sit up. Już mówi, że już to załączyła i zobaczymy, czy to działa. Pozdrawiamy was, dziękuję za oglądanie filmu. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, bo to też się dla nas najbardziej liczy, żeby te filmy się roznosiły. Tak? Dobranoc, kochani, do usłyszenia jutro.